Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści tygodnika Sieci, Marcin Wikła, Andrzej Potocki na łączach. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę państwa, jak już wiadomo, Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, projekt prezydenta Andrzeja Dudy z poprawkami, które przez Kancelarię Prezydenta, przez prezydenta zostały zaakceptowane. No i teraz wszystko w rękach Senatu. I jest pytanie, czy marszałek Grodzki zablokuje głosowanie w Senacie, bo wiele takich, no może niewiele, ale jest kilka spraw, które wskazują na to, że nie na rękę jest przyjęcie szybkie tej ustawy, choć jutro podobno ma się zebrać, jutro, czyli we wtorek, tak? Tak. We wtorek ma się zebrać Komisja Ustawodawcza i być może, że posiedzenie Senatu będzie zwołane wcześniej niż było to planowane. I teraz jest pytanie do redaktora Wikły, a czy opozycji zależy na tym, żeby blokować to głosowanie w Senacie? No ma 2 czerwca przyjechać do Warszawy Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, i klepnąć ostatecznie Krajowy Plan Odbudowy, ale tutaj jesteśmy tak jakby w połowie, a nawet w 1/3 procedury legislacyjnej, bo jeszcze Senat i podpis prezydenta. No to może od końca. W weekend słyszałem wypowiedź pana profesora Andrzeja Zybertowicza, czyli doradcy prezydenta, który mówił, że prezydent w obecnej formie akceptuje tą ustawę, jest w stanie ją dosyć szybko podpisać, jeżeli ona z Senatu wyjdzie. To samo mówił szef gabinetu, pan Szrot. Tak, tak, więc tutaj jakby mamy jasność. Pasuje mi to dodatkowe posiedzenie Senatu, czy też to przyspieszone, ponieważ no, wydaje mi się, że chcieliby się, jak to mówił marszałek Grodzki, pochylić nad tą ustawą senatorowie i dodać swoje poprawki, ewentualnie skorygować to, co im się nie podoba, bo też takie słowa od marszałka Grodzkiego słyszałem przed przyjazdem Ursuli von der Leyen, żeby z nią ewentualnie może gdzieś no, wiedzieć, gdzie naciskać, jak to Rafał Trzaskowski mówi, jakie nowe warunki miałaby Polsce stawiać. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli już Ursula von der Leyen przyjeżdża do Polski, to przyjeżdża raczej z dobrymi wieściami, a nie po to, żeby tutaj jeszcze czegoś dokładać do tego konfliktu, który już nikomu nie jest na rękę poza polską opozycją. No tak, ale Andrzeju, w ubiegłym tygodniu rzeczniczka Komisji Europejskiej powiedziała, że przyjazd Ursuli von der Leyen jest uzależniony od zakończenia procedury. No, widać z tego, że ta procedura w naszym rozumieniu, procedura legislacyjna przed jej przyjazdem zapowiadanym na 2 czerwca nie zostanie zakończona. Z drugiej strony Kosiniak-Kamysz mówi, że Senat musi naprawić to, co jest w tej ustawie złe, ale z kolei wicemarszałek Senatu, pan Marek Pęk z PiS-u, mówi, że ani marszałek Grodzki, ani nikt z większości senackiej nie negocjowali z Komisją Europejską kształtu tych zapisów, które się znalazły w KPO, a które są wynikiem, tak jakby, których wynikiem jest tak jakby ta nowelizacja, w związku z tym no, mogą tylko namieszać w tym całym projekcie i wyjść poza te nieuzgodnione wcześniej przez rząd z Komisją Europejską poprawki. Więc mamy sytuację dość, powiedziałabym, skomplikowaną, bo jeżeli rzeczywiście Senat się przyłoży i będzie chciał napisać tę ustawę na nowo, to mogą być problemy. No tak, a z drugiej strony tutaj pan Buda stwierdza, że nie ma żadnego problemu i Ursula von der Leyen w zasadzie już załatwiła sprawę KPO. Także różne sygnały płyną. Natomiast jeśli chodzi tutaj o Senat, to wydaje się, że nie tyle będzie taka walka z czasem i przedłużanie tego całego głosowania w Senacie nad KPO, bowiem 17 maja Senat zrezygnował już z preambuły do tej uchwalanej ustawy, bo takowa miała być. Natomiast obstaje cały czas przy poprawkach, szczególnie jeśli chodzi o sposób dystrybucji tych środków i sposób wydawania tych środków. W związku z tym możemy liczyć na to, że na tym przyspieszonym posiedzeniu Senatu zapadną już konkretne propozycje poprawek i w tej formie Senat odeśle to z powrotem do parlamentu. No ale przepraszam cię bardzo, ale to nie chodzi o KPO, bo to już jest ratyfikowane przez parlament, tylko o Sąd Najwyższy, więc jak w tej ustawie o Sądzie Najwyższym miałyby się znaleźć poprawki dotyczące KPO, bo nie bardzo rozumiem.
No tak, ale jeśli chodzi o kwestie Sądu Najwyższego, czyli Izby Dyscyplinarnej i tak dalej, no to też wchodzi to w skład KPO, bo o to toczy się walka per saldo. No dobrze, ale wracając do tego, o czym wspomniałeś, to znaczy preambuły, która jednak przepadła jednym głosem w Senacie do ratyfikacji Krajowego Planu Odbudowy, to trwało to, panie Marcinie, 15 dni. 15 dni, kiedy każdy dzień się liczył, bo chcieliśmy w terminie ten projekt Krajowego Planu Odbudowy przekazać do Komisji Europejskiej. Więc tutaj jest też obawa, że może przez różnego rodzaju sztuczki opozycji tutaj rzeczywiście to się wszystko bardzo przedłuży. Właściwie, no tak, znaczy wszystko, co dzieje się wokół KPO, jest decyzją polityczną, bo formalnie warunki spełniamy, czy to jakby na forum międzynarodowym, czy też na forum takim naszym tutaj wewnętrznym, więc to też będzie decyzja polityczna, podejrzewam, Donalda Tuska, co z tym po prostu robić. Jeżeli będzie sygnał do Senatu, opóźniamy, no to będziemy opóźniać, tak, żeby może jest jakaś strategia jeszcze ugrania jakichś punktów, jakichś punkcików na tym, przy pomocy mediów oczywiście, jakieś podgrzewanie atmosfery, że o, zobaczcie, powiedzieli, że tu jest wszystko załatwione, tak jak Andrzej wspomniał, że pan minister Buda, premier mówią, już jest klepnięte, załatwione. Gdyby teraz jeszcze jakiś zakręt się tutaj wykonał i gdyby rzeczywiście ta Ursula von der Leyen przyjechała z jakimiś złymi wieściami, z jakimś odciągnięciem tego tematu, albo nie przyjechała na przykład i ta wizyta by była odwołana w ostatnim momencie, to pewnie byłby jakiś kapitał dla takiej tej obszczekującej opozycji po to, żeby pokazać, że coś się tutaj naprawdę niedobrego dzieje. Ale przecież na forum międzynarodowym, to tak jak mówię, to wszystko są decyzje polityczne, formalnie się tutaj zgadza, więc myślę, że czekamy na decyzję po prostu, tak? Czy... Dobrze, Andrzeju, a czy ta wypowiedź ostatnia Rafała Trzaskowskiego o tym, że rozmawiał z Ursulą von der Leyen i że jego zdaniem powinny być jeszcze jakieś dodatkowe warunki postawione Polsce, to nie jest sygnał, że kwestia podpisania tych kamieni milowych może się opóźnić, że rzeczywiście opozycja załatwiła sobie w Brukseli przeciągnięcie tego procesu? No nie, no tak jak wspomniałem, no Senat będzie tutaj wymyślał nowe poprawki, znaczy będzie wymyślał poprawki i to siłą rzeczy przeciągnie sprawę, bowiem za pierwszym podejściem na pewno nie przegłosują tego w Senacie. No Ursula von der Leyen przyjeżdża 2 czerwca, czyli to będzie środa, zdaje się. W związku z tym nie za bardzo widzę szansę, żeby jakkolwiek tutaj zdążyć do tego terminu przyjazdu Ursuli von der Leyen. W związku z tym sprawa będzie w jakimś sensie zawieszona, kwestia właśnie tych poprawek, a te rozmowy z panią Ursulą von der Leyen Trzaskowskiego, no to również no podsumował z drugiej strony minister Buda, mówiąc, że to są jakieś pobożne życzenia i generalnie to z pana Trzaskowskiego zaczynają się powoli śmiać zarówno w Komisji Europejskiej, jak i politycy USA ze względu na jego antyrządową postawę, nie za bardzo wiedzieć, czym podyktowaną. No być może tutaj minister Duda jako przedstawiciel partii rządzącej trochę na wyrost ocenia postępowanie Trzaskowskiego, ale czy no, z informacji, które ja mam i które analizuję, wynika raczej to, że Ursula von der Leyen po przyjeździe raczej zgodzi się na to, co zostało już wcześniej ustalone, a kwestia, czy to w Senacie potrwa dłużej czy krócej, w tej chwili nie ma już większego znaczenia, a Ursula von der Leyen przyjedzie i po prostu powie, że sprawa i podpisze kwestię załatwienia KPO dla Polski. W tych początkowych warunkach, które stawiała Ursula von der Leyen i Komisja Europejska Polsce, była kwestia likwidacji Izby Dyscyplinarnej, to mamy załatwione ustawą, była kwestia systemu sądu dyscyplinarnego, to też mamy załatwione ustawą, ale trzecia kwestia to było przywrócenie do orzekania sędziów, którzy zostali przez Izbę Dyscyplinarną ukarani, odsunięci od orzekania. I tego w ustawie nie ma, bo trudno chyba w państwie, które
jest państwem demokratycznym, ustawami wyroki sędziów uchylać. Czy znaczy jest tu pewna ścieżka podana, jak rozumiem, tak, odwoławcza, której chociaż jeden z sędziów, czyli pan sędzia Juszczyszyn, z tego co wiem, no został przywrócony do orzekania. No ale tam była kwestia długości czekania na rozpatrzenie jego sprawy, bo to tak, rzeczywiście... Tak, oczywiście to jest, to teraz już mamy do czynienia z taką gierką, bo ani on nie jest przywrócony tam, gdzie chciałby być przywrócony, bo z tego co wiem, to już nie jest w sądzie karnym, tylko w sądzie rodzinnym, w wydziale rodzinnym, więc to nie jest coś, co mu odpowiada, no ale formalnie jakby pewien warunek został spełniony, jakaś ręka jest wyciągnięta tutaj. Przypominam o tych trzech warunkach, bo je utożsamiamy z tymi kamieniami milowymi, ale właściwie nie mamy pełnej wiedzy, ile tych kamieni milowych w tym porozumieniu polskiego rządu z Komisją Europejską jest, bo mówi się jeszcze o jakichś gospodarczych kwestiach cyberbezpieczeństwa i tak dalej, więc właściwie jesteśmy trochę niedoinformowani, co tam może się znaleźć. Z tego, co słyszałem, to no, Komisja Europejska nie będzie już mnożyła tych kamieni milowych. Wszyscy mają już dosyć tej sytuacji, Komisja Europejska musi się zajmować czymś innym. Trochę wyczerpał się już ten moment takiego no, młotkowania Polski, tak bym powiedział. Trzeba te pieniądze i tak wypłacić. Wszyscy chyba zdają sobie sprawę z tego, że to jest robione bezprawnie, że te warunki w ogóle, tak jak mówię, to jest decyzja polityczna, że te warunki są dorzucone do tego, jak powinny być kolportowane te rzeczy. I tak Polska została no, nie zagłodzona, ale przygłodzona tym, że jakby nie załapaliśmy się już na system zaliczek, więc to wszystko, co się dzieje teraz w kraju, musiało się dziać z naszego polskiego budżetu. Więc dobrze, że jest taka nadwyżka budżetowa. Dobrze, że jest taka nadwyżka i jest z czego to płacić, tak, oczywiście. No ale ja rozumiem, że pewne inne rzeczy nie mogą być w tym czasie robione, więc to już jest na plus dla opozycji, no bo na minus dla rządu, więc to, no, to wprost trzeba powiedzieć, że to tak działa. Myślę, że więcej tych warunków nie będzie. Ja mam wątpliwość co do tego, co do tej rzeczywiście, jak mówimy, do tego przywracania sędziów, tak? No jak to zrobić, czy jak to wskazać, że jest, że jesteśmy na dobrej drodze. Wydaje mi się, że to przywrócenie sędziego Juszczyszyna, jednego z najgłośniejszych przypadków przecież, no jest takim wyciągnięciem ręki na zgodę i powiedzenie, że idziemy jednak w tym kierunku, poważnie o tym myślimy. Okej, on jest naszym wrogiem, ale skoro się do czegoś zobowiązaliśmy, to robimy. Natomiast no, zasadą będzie ta ścieżka odwoławcza, a nie po prostu przywrócenie. No tak, ale tak, w przypadku sędziego Juszczyszyna czy sędziego Tulei tutaj kwestią zasadniczą są kwestie związane z ich stosunkiem do, powiedziałabym, niezawisłości sędziowskiej, politycznym zaangażowaniem, ale przecież są takie... No ale muszę powiedzieć, no i co z tego, prawda? No, no tak, ale wiemy o tym od dawna, w zasadzie otwarcie możemy uznawać ich za polityków, a nie za sędziów, albo za sędziów, którzy otwarcie angażują się w spór polityczny. Sędziów, ale wracając jeszcze do tego, ale przecież w tych orzeczeniach, które były wydawane przez Izbę Dyscyplinarną, są także przypadki ewidentnych przestępstw pospolitych. I co to, też mamy przywrócić tych sędziów? No właśnie, tak? No więc to jest jakby pytanie. No i dla takich sędziów ta ścieżka odwoławcza jak najbardziej, wydaje mi się, i myślę, że w Komisji Europejskiej, no przecież też nie ma jakichś aż takich oszołomów, czy tak zaślepionych ludzi, chociaż to zaślepienie jest podsycane przez polską opozycję, no to jednak tam też sobie zdają sprawę, że taki no zwykły złodziejaszek jakiś, no nie może być sędzią po prostu, że trzeba tę sprawę jakby jeszcze raz powiedzmy rozpatrzeć i można taki ukłon wykonać w kierunku Komisji Europejskiej, ale myślę, że to tutaj wyroki pozostaną niezmienione. Andrzeju, to blokowanie tych funduszy dla Polski różnego rodzaju teorie spiskowe wywoływało. Jedna z nich głosiła, że blokują to głównie Niemcy przez swoją większość i opanowanie struktur unijnych, dlatego że Polska zbyt wyrasta na samodzielność, że jesteśmy zbyt silni, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki, że teraz szczególnie w okresie konfliktu i agresji Rosji na Ukrainę, Polska staje się no, takim, powiedziałabym, przywódcą Europy Środkowo-Wschodniej. Niemcom to jest nie w smak i jeden z internautów wyraził taką opinię, że Niemcy nie chcą oddać swojego przywództwa środkowo-wschodniej Europie, jeżeli ono jeszcze istnieje w tych okolicznościach, i nie dostaniemy ani eurocenta z Komisji Europejskiej. No tak bym powiedział, nie do końca, bowiem owszem, tutaj aspiracje Niemiec co do przywództwa w Europie i kontroli państw Europy Środkowo-Wschodniej to jest jeden element, ale drugi element to jest cała ideologia obecnej Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, większości Parlamentu Europejskiego i oczywiście Komisji Europejskiej, która zakłada wspólny system sprawiedliwości,
gdzie wymiar sprawiedliwości w danym państwie w zasadzie jest taką ostatnią instancją odwoławczą. Musimy kończyć. Stoi ponad parlamentem. I do tego właśnie zmierza tutaj Unia Europejska, żeby broń Boże tej kasty w Polsce nie ruszać, bowiem wtedy jednak są nasi ludzie tutaj w Polsce, którzy są mimo wszystko i mogą zablokować pewne procesy, które pewne ustawy, które są w parlamencie. I o to tu chodzi prędzej. Musimy ten temat kończyć, ale w tym samym gronie, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.